Jesteśmy w Chorzowskim Centrum Kultury, to przede wszystkim. Spotykamy się dlatego, że naszych wschodnich sąsiadów dotknęła straszna tragedia. Gramy dla Mariupola, dla miasta, które zostało w tym momencie dotknięte chyba największymi działaniami wojennymi. Jest zniszczone, wymaga bardzo dużych nakładów finansowych, ludzie potrzebują pomocy, brakuje wszystkiego, a właściwie w samym mieście został ostatni bastion, który się broni. U nas na wydziale mamy saksofonistę, który właśnie pochodzi z Mariupola i on był pomysłodawcą, a my potem z Kamilem wzięliśmy to pod swoje ramiona i właśnie zorganizowaliśmy najpierw pierwszy koncert w Nysie, a dzisiaj w Chorzowie. Dzisiaj Państwo na pewno usłyszą standardy jazzowe, ale też polską muzykę, albo raczej poezję śpiewaną. Wybraliśmy metodę, która jest najbliższa naszym sercom, czyli chcemy przekazać muzykę, to co mamy w sobie, mamy gdzieś głęboko zakorzenione, chcemy oddać ludziom, chcemy przekazać też nasze emocje, bo to działa dwustronnie. My wspomagamy, pomagamy, ale my też radzimy sobie z tym. Oddając emocje wam, publiczności, pozwalając sobie na pewne uzewnętrznienie, radzimy sobie z trudną sytuacją, która dotyka zarówno nas, jak i was. Przez jeszcze najbliższe 2-3 tygodnie w portalu zrzutka.pl będzie działać zbiórka, która nazywa się Ukraina nade wszystko, studenci dla Mariupola, i będzie można tam wpłacać poprzez właśnie internetowe konto datki wciąż przez mniej więcej 3 tygodnie. Natomiast dzisiaj oczywiście zachęcamy do wrzucenia do puszki i do nabycia pysznych ciast, które przygotował dla nas katolik w Chorzowie.